Halo, nie może tak być. No, coś mój sprzęt mnie zawiódł. Jedę na zakupy świąteczne, także oficjalnie otwieram drugi dzień świątecznych zakupów. Zaczynamy! Dotarliśmy już na miejsce, zmierzamy do pierwszego sklepu. Powiem Wam szczerze, że właśnie za to lubię grudzień. Lubię ten właśnie okres świątecznych zakupów. Ogólnie lubię bardzo święta. I w sumie to już nie mogę się doczekać 24 grudnia. Ładne? Tutaj jest to, jaki to jest rozmiar? 150 na 200, to będzie za małe, nie? Podoba mi się tam w klatkę koc. Ale też niestety jest za mały. O, jakie fajne, patrzcie. Mega struktura. W tamtym roku kupiłam nowe poszewki w sumie, ale możemy takie teraz, co? Albo ta Merry Christmas. Które ładniejsze, te czy te? Te? Też mi się podobają. Co sądzisz? Bierzemy? Ile mamy poduszek? 4. To wtedy musimy koc już kupować nie czerwony, tylko albo jakiś... Patrz! O, mega! Tylko jaki to ma rozmiar. Ale to moglibyśmy sobie tylko tak na końcu łóżka podać. A na górze co byśmy dali? Patrz, tu jest. Tylko że wtedy będzie chyba za dużo tego zielonego, nie? Tak postawy są na tej płyce koło telewizora. Co myślisz? Mhm. Fajna? Zaświeciła. A ją się świeci? No, podoba. Tak? Nie ma baterii. Zaczynamy. No to są pudełka. To jest fajne, patrz. To jest fajne. Ale jak to się otwiera? A, patrz. Bo zawsze robię i pakuję prezenty w tym taki papier. A może w tym roku byśmy zrobili coś innego w takich pudełkach? To są spinacze. Tutaj możesz wiesz co jest? Zrobić? Kalendarz adwentowy sobie sam robisz, dajesz jakiś woreczek, przypinasz na spinaczu i masz. Nie pomyślałam, nie zrobiłam sobie takiego. Tutaj możesz sobie włożyć niespodziankę, bo to się taki zrobić. Czemu mi takiego nie kupiłeś? Świetnie jest. Tu sobie wkładasz co chcesz i ktoś ma niespodziankę, grano wyciąga. Ustaliliśmy kolorystykę złoto-zieloną. I powiem Wam szczerze, że ciężko jest mi znaleźć złotego Mikołaja. Nie ma. Chciałabym. Więc chyba będzie tradycyjnie. Czerwony. To na żyrandol moglibyśmy powiesić, żeby tak zwisało. Z żyrandola. Na dół. Co sądzisz? Zielono-złote. Patrz, zielono-złoty Mikołaj. To co, chyba że weźmiemy dwie takie i dwie takie. No to będzie metamorfoza niezła. Kupiłam nową narzutę. I nowe zasłony. Będzie to całkowita metamorfoza, bo do tej pory miałam pokój w szarościach. Więc teraz zdecydowanie zaszalałam. Idę w kolory. Udało mi się jeszcze znaleźć poszewki właśnie w odcieni butelkowej zieleni i białego, żeby trochę rozjaśnić pokój. I myślę, że będą idealnie pasować do zakupionej narzuty na łóżko oraz do zasłon.